Witam Państwa po raz kolejny. Prezentacja tego wystąpienia to jest szczególne dla mnie wyzwanie pod wieloma względami, również dlatego, że ja jestem tomistą, a ksiądz profesor Jagiełło no tischnerystą, jeśli tak można powiedzieć, heideggerystą, więc samo przeczytanie to już będzie wielkie wyzwanie. Druga rzecz, tego tekstu jest trochę dużo i nie za bardzo jest jak go skrócić, więc tutaj będę musiał po prostu odczytać. Ja tylko, proszę Państwa, pokażę, że ksiądz profesor Jagiełło jest redaktorem tego tomu o Józefie Tischnerze. Pozwolę sobie przejść do referatu. Wprowadzenie. Tytułem wprowadzenia do problematyki metafizycznego rysu filozofii człowieka Józefa Tischnera będzie u profesora Jagiełły najpierw odwołanie się do stwierdzeń, które nadzwyczaj mocno wybrzmiały w rozpoznaniach filozoficznych Martina Heideggera. Jak wiemy, był on jednym z najzagorzalszych współczesnych krytyków metafizyki. Z drugiej natomiast strony w swoich rozprawach sam dawał świadectwo zarówno swojej apologii metafizyki, jak i głębokiemu wnikaniu w istotę myślenia metafizycznego. Cóż bowiem można począć z filozofią, w szczególności z jej jądrem, czyli z metafizyką, jako filozoficznym zapytywaniem o byt jako taki? Pytał Heidegger w 1935 roku w jednym ze swoich wykładów stanowiących wprowadzenie do metafizyki. Najpierw więc zauważył, że właściwie niewiele począć z nią można, bo ona nie jest wiedzą, którą można bezpośrednio nabyć, niczym rzemieślnicze czy techniczne wiadomości, i którą można bezpośrednio zastosować i zawsze rachować na jej użyteczność, jak w przypadku wiedzy ekonomicznej i w ogóle zawodowej. Ale z drugiej strony, stwierdził niemiecki filozof, należałoby odwrócić tak postawione pytanie o pierwszą filozofię i sformułować ją nieco inaczej. Jeśli bowiem my nie możemy w ogóle nic z nią począć, to czy ona nie poczyna jednak czegoś z nami, o ile się na nią zdajemy? Wyrugowanie z życia człowieka metafizyki jako nauki o bycie, jako bycie, a zarazem metafizyki jako dziejów zapominania bycia bytu, byłoby zdaniem Heideggera tak niedorzeczne, jak niedorzeczne byłoby żądanie usunięcia z życia ludzkiego ławy stolarskiej tylko dlatego, że nie umie latać. Szczególne znaczenie filozofii w jej metafizycznym wymiarze polega według Heideggera przede wszystkim na tym, że jest ona myślowym otwarciem dróg i horyzontów wiedzy, która ustanawia miary i hierarchię i dzięki której naród pojmuje swoje jestestwo, Dasein, w dziejowym świcie ducha i urzeczywistnia je. Metafizyka jest myślowym otwarciem, dopełnia ksiądz Jagiełło, owej wiedzy, która jest olśnieniem, groźbą i bodźcem dla wszelkiego zapytywania i oceniania. Koniec cytatu. W tej optyce Heideggera myślenie naukowe jest jedynie pochodną myślenia filozoficznego. To właśnie ono poprzedza i inspiruje wszelką prawdziwą naukę, należąc wszakże do zupełnie innej od nauki sfery zamieszkiwania człowieka w świecie. Jest to zamieszkiwanie szczególne, w nim bowiem człowiek odkrywa, na czym polega działanie ducha jako źródłowego nastrojenia na istotę bycia. Cytuję, gdzie rządzi duch, tam byt jako taki staje się bardziej bytujący. W narrację Heideggera o metafizyce wpisuje się głos polskiego filozofa księdza Józefa Tischnera. To właśnie Tischner wskazywał na fundamentalne znaczenie metafizyki w poznaniu filozoficznym. To on żywo brał udział w takich sporach i dyskusjach na temat rozumienia osoby, w których koncentrowano się przede wszystkim na zagadnieniu najbardziej radykalnego doświadczenia metafizycznego, jakie może być udziałem człowieka. Podobnie jak Heidegger zadawał sobie i innym ludziom pytanie, co można począć z filozofią, jaki jest sens najgłębszy metafizycznych spekulacji, i zupełnie w heideggerowskiej tonacji odpowiadał. Studiując filozofię, człowiek zmienia swój sposób bycia na świecie, staje się kimś innym. Tischner był bardzo wrażliwy na wszelkie odmiany kryzysu myślenia filozoficznego, zwłaszcza na przejawy zaniku myślenia metafizycznego. Bez takiego bowiem myślenia człowiek nie jest w stanie zrozumieć ani samego siebie, ani świata, w którym żyje. Już w jednej ze swoich pierwszych książek filozoficznych zdiagnozował kondycję współczesnego myślenia właśnie,
w kategorii poważnego kryzysu metafizycznego, którego jaskrawym przejawem jest okoliczność, że odeszła od nas pewność tego, co podstawowe. W języku tischnerowskiej filozofii człowieka znaczy to przede wszystkim, że dzisiaj wielu ludzi nie jest w stanie porozumieć się ani co do Boga, ani co do wiedzy na temat natury ludzkiej i w ogóle na temat istoty rzeczy. To właśnie brak tego porozumienia zmobilizował Tischnera do wejścia na różne drogi poszukiwania pewności tego, co podstawowe. Najważniejszą z tych dróg nazwał filozofią dramatu, a jej metafizyczny rdzeń został przezeń zdefiniowany jako agatologia, aby nikt nie miał wątpliwości, że to właśnie Platonowi, a nie komuś innemu polski filozof zawdzięcza swój metafizyczny rodowód. Odsłaniając metafizyczny rdzeń swojej filozofii dramatu, Tischner dokonał fenomenologicznego opisu drogi od człowieka do archei, od arche do człowieka. To, co najbardziej pierwotne i podstawowe, Tischner rozumie podobnie jak starożytni Grecy. Arche jako pierwsza i ostateczna podstawa bytu jest tym, bez czego nie jest zrozumiałe istnienie bytu, jako wydarzanie się i jako poznanie. Porządek i istnienia, porządek wydarzania i porządek poznania jakoś wirtualnie już się zawierają w arche, bez pomieszania ze sobą i bez wzajemnego wykluczania. Ponadto arche nie jest tożsame z przyczyną czy z żywiołem. Zakres pojęciowy arche jest bowiem szerszy od ich związku zakresu pojęciowego. To przede wszystkim arche warunkuje istnienie przyczyny i żywiołu. W filozofii dramatu arche to po prostu dobro. Dobro z wielkiej litery, dobro z małej, w zależności od kontekstu pisane raz z małej, innym razem z wielkiej litery. Dobro jest według Tischnera transcendensem, bez światła, którego człowiekowi nie byłoby dane postawić najbardziej podstawowych znaków zapytania pod adresem tajemnicy istnienia, tajemnicy zła, różnicy między doskonałością i niedoskonałością, istnieniem i istotą, materią i formą, przyczyną i skutkiem, a nawet pod adresem prawdy i piękna, które zrazu i zwykle łączymy przecież z dobrem dla człowieka. Mając to wszystko na uwadze, niepostrzeżenie znaleźliśmy się w samym centrum tischnerowskiej metafizyki, a więc jego agatologii. To właśnie dzięki metafizycznemu, a więc agatologicznemu projektowi filozofii człowieka można zaszeregować Tischnera do klasyków współczesnej polskiej myśli filozoficznej, a zarazem chrześcijańskiej w wieku XX. Doświadczenie agatologiczne jako radykalne doświadczenie metafizyczne. Przyglądając się agatologii jako metafizyce człowieka, zauważamy najpierw, że Tischner odnajduje wspólny mianownik dla tych dwóch określeń w pojęciu doświadczenia. Wielokrotnie będzie powtarzał, że doświadczenie agatologiczne jest radykalnym doświadczeniem metafizycznym. Jest to szczególne doświadczenie dobra, takie mianowicie doświadczenie, w którym dobro jest nieustannie wystawiane na działanie zła, stale zagrożone przez zło, które z dobrem wcale nie musi przegrać walkę. To właśnie dzięki temu radykalnemu doświadczeniu metafizycznemu można wiedzieć, na czym polega tragedia. Tischner pisze, istotę tragedii stanowi zwycięstwo zła nad dobrem. Zniszczyć zło to wymierzyć sprawiedliwość złu, ale w tragedii dzieje się coś innego. Zło zamiast ginąć triumfuje. Tragedia kończy się wydarzeniem, w którym dobro ukazuje swą bezsiłę w sporze ze złem. Koniec cytatu. Równocześnie Tischner przypomina, że doświadczeniu dobra zagrożonego przez zło nieustannie towarzyszą rozmaite pytania, z których najważniejsze brzmi: jak to możliwe? Jak możliwe jest zwycięstwo zła nad dobrem, skoro zawsze pragniemy raczej dobra, a nie zła? Pytaniu, jak to możliwe, zawsze towarzyszy stwierdzenie, tak nie powinno być. W przekonaniu Tischnera to właśnie wskutek takiego pytania i takiego stwierdzenia budzi się w każdym z nas namysł nad sensem istnienia. Człowiek zaczyna patrzeć na istnienie i rozumieć je jako prawdziwy problem w swoim życiu. To dlatego Tischner pisze, że funkcją tego, co agatologiczne, jest odsłanianie i problematyzowanie. W doświadczeniu siebie na sposób agatologiczny, czyli metafizyczny, rośnie w człowieku świadomość granicy jego człowieczeństwa. Metafizyczny rys doświadczenia agatologicznego
ujawnia się przede wszystkim w dokonanej przez Tischnera nieontologicznej charakterystyce zła jako zjawy, stając na stanowisku, że podobnie jak dobro, tak i zło istnieje poza bytem i niebytem, Tischner wyjaśnia to, co to w ogóle może znaczyć. Nie można powiedzieć, że zło jest czymś realnym, bo gdyby było, nie mogłoby nęcić, aby się urzeczywistnić. Nie można powiedzieć, że zła nie ma, bo to, czego nie ma, nie może grozić, napawać lękiem, przerażać. W metafizycznej optyce Tischnera groźba, lęk, przerażenie jako konsekwencje zła osobowego związane są ze szczególnym doświadczeniem istnienia człowieka, z istnieniem usprawiedliwionym lub z istnieniem nieusprawiedliwionym. Tischner bowiem odnotowuje, ten, kto grozi, mówi, jesteś zły i nie masz prawa istnieć. Ten, komu grożą, broni nie tyle i nie tylko faktu istnienia, lecz jego dobra. Nie wiem dokładnie, czym jest zło, ani czym jest dobro. Wiemy jedno, że zło sprawia, że człowiek staje się istnieniem nieusprawiedliwionym, a dobro sprawia, że istnieje istnieniem usprawiedliwionym. Dobro i zło stanowią prawdziwą metafizykę istnienia ludzkiego, są tym, czym jest metafizyka. Koniec cytatu. Niezwykle skomplikowanych dziejów powiązania idei dobra z ideą zła, zdaniem Tischnera, niestety nie zdołał wyeksponować Heidegger. Tischner nie zapomniał mu tego wytknąć w kontekście sporu o rozumienie świata. W przekonaniu Tischnera dzieje związku dobra i zła to klucz do rozumienia ludzkiego bycia w świecie, które u Heideggera jest wręcz nieludzkie. W jego świecie, podkreślił Tischner, nie ma jednak tego, co najbardziej ludzkie, nie ma domu. Gdzie rodzi się ludzkie dobro. Nie ma świątyni, gdzie człowiek spotyka Boga. Nie ma cmentarza, gdzie człowiek spotyka umarłych. Aby bowiem odkryć dom, świątynię czy cmentarz, trzeba porzucić płaszczyznę sensu bycia i wznieść się do poziomu dobra i zła, do agatologii, która jest rdzeniem metafizyki. Jako doświadczenie egzystencji człowieka w świetle dobra i zła, doświadczenie agatologiczne jest według Tischnera nieodłączne od doświadczenia aksjologicznego. Doświadczenie aksjologiczne dotyczy wydarzeń w świetle tego, co wartościowe, bowiem funduje myślenie i działanie według wartości wyrażone w słowach. Jeśli chcesz, możesz. To już nie jest poziom odsłaniania problemu, lecz poziom takiego projektowania życia, aby ono stanowiło drogę wyjścia z tragedii, a więc z sytuacji, w której, przypomnijmy, zło zwycięża dobro. Poziom aksjologii znaczy, dopiero teraz staram się zobaczyć, co trzeba zrobić, jak postąpić. Doświadczenie agatologiczne jest względem doświadczenia aksjologicznego nieodłączne w tym sensie, że to agatologia funduje aksjologię, a nie odwrotnie. To przede wszystkim w doświadczeniu agatologicznym życie jest godne szczególnego namysłu, ponieważ jawi się jako problem, jako przestrzeń napięcia pomiędzy dobrem i złem, jako możliwość tragedii, czyli zwycięstwa zła. Ale zauważmy równocześnie, że na poziomie agatologii człowiek nie musi doświadczać siebie w więziach nieuniknionego zła, w więzach złowrogiego człowiekowi fatum. Tu życie jest doświadczane także jako życie, w którym na wskroś jest możliwe zwycięstwo dobra nad złem, w którym jest możliwe zażegnanie możliwej tragedii, którą Tischner zawsze rozumie w kategorii rezultatu zarówno bezsilności człowieka wobec zła, jak i braku należnej wiedzy na temat rozmaitych złudzeń rozwadniających definitywną różnicę między dobrem i złem. Czytamy bowiem, możliwe są rozmaite źródła tragiczności, ale wszystkie dają się wywieść z dwóch podstawowych, z bezsiły i z niewiedzy. Tragedia Prometeusza przykutego do skały Kaukazu to tragedia bezsiły, tragizm skrępowanej wolności. Tragedią Edypa jest, jak się okazuje, niewiedza. Edyp ma dość siły, by uciec od swego przeznaczenia, ponieważ jednak zewsząd otaczają go ułudy, pada w końcu jego ofiarą. Możliwość tragedii idzie w parze z możliwością triumfu. Dobro jest tym, co z natury dąży do zaistnienia. Pozwolić dobru być znaczy oddać mu sprawiedliwość. Dobro, które zaistniało wbrew złu, jest dobrem heroicznym. Heroiczny triumf dobra nad złem
może być triumfem mocy, która odsłania niezniszczalność dobra, lub triumfem prawdy, która dowodzi ograniczoności wszelkich ułud. Koniec cytatu. Podsumowując zagadnienia powiązania doświadczenia agatologicznego z doświadczeniem aksjologicznym, odnotujmy uwagę Tischnera, jaką poczynił w swej analizie zarówno możliwej tragedii, jak i możliwego triumfu dobra. To, co agatologiczne, sprawia, że samo istnienie staje się problemem. To, co aksjologiczne ukazuje sposoby ocalenia. To, co agatologiczne, wytrąca człowieka z rytmu dnia i nocy, wtrąca w sytuację graniczną, w której wolność akceptuje lub odrzuca sama siebie. Rozum chce lub nie chce być rozumem. Sumienie wyrzeka się siebie lub przyznaje się do siebie. To, co aksjologiczne, jest przestrzenią działania wolności, rozumu i sumienia. Koniec cytatu. Dzięki zastosowanej przez siebie kategorii dramatu jako czegoś międzyludzkiego, Tischner zdołał wyeksponować więź horyzontu agatologicznego, a więc horyzontu powiązania ze sobą dobra i zła, z horyzontem aksjologicznym. Inaczej mówiąc, Tischner wydobył na jaw związek zdumienia i buntu człowieka wobec tego, czego nie powinno być, z projektem dynamicznego myślenia i działania według wartości. W ten sposób przedstawił człowieka w granicach jego człowieczeństwa. Granice te są wyznaczone zarówno przez pytanie, kim jestem, jak i przez dwie możliwości życia ludzkiego – potępienie lub ocalenie, a więc zbawienie. To zaś oznacza, że międzyludzki dramat częstokroć może kończyć się tragedią, zwycięstwem zła nad dobrem, metaforycznym jestem zdradzony. Świadomość potępienia okazuje się smutnym stanem człowieka. Dlatego w swojej filozofii dramatu Tischner podkreśla, aby uniknąć tragedii, aby dobro mogło zwyciężyć, aby stan potępienia ustąpił miejsca, stanowi usprawiedliwienia w istnieniu, bez którego w przekonaniu Tischnera nie można być szczęśliwym, potrzeba szczególnego, metafizycznego otwarcia człowieka. Tischner pisze o otwarciu na dobro pisane z wielkiej litery, o przekroczeniu siebie właśnie w stronę takiego dobra. Szczęście przychodzi, gdy człowiek wybiera dobro przeciwko złu, którego wciąga. Wybierając udzielające się człowiekowi dobro, człowiek staje się szczęśliwy. Zauważmy, że Tischner w tym zdaniu estetyzuje człowieka, mówi bowiem o nim jako o twórcy, który tworzy swoje szczęście, wybierając dobro wyższego rzędu. Ale Tischner równocześnie od razu zauważa, że to wybieranie dobra jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ to najpierw dobro daje się, a więc udziela się człowiekowi w ten sposób, że je wybiera. Tischner opisuje w tym kontekście dobro osobowe, wiekuiste serce, które człowieka pociąga ku sobie. W swoim opisie świadomie stosuje poetykę metafory religijnej, aby pokazać swój dystans do ontologii uprawianej z zamiłowaniem przez przedstawicieli neoscholastyki. Istotne dla poprawnego rozumienia jego filozofii jest jednak przede wszystkim to, że myślenie z głębi metafory stanowi istotną cechę metafizycznego projektu tischnerowskiej filozofii człowieka. To, co metafizyczne, co przekracza wszelką fizykę w przekonaniu Tischnera, może być najlepiej wyrażone, odsłonione, ujawnione właśnie w języku metafory. Równocześnie dodajmy w tym kontekście, że na cały projekt swojej metafizycznej filozofii człowieka Tischner patrzy z perspektywy punktu dojścia swojej filozofii. A punktem dojścia jest doświadczenie człowieka, dramat z Bogiem. Przypomnijmy, że Tischner wielokrotnie powtarzał, że najważniejszym dramatem człowieka jest jego dramat z Bogiem. Natomiast każdy inny dramat człowieka i każdy inny wątek dramatyczny są zaledwie jedynie fragmentem tego najważniejszego dramatu. Zatem opisane przez Tischnera w rozprawie Filozofia dramatu wprowadzenie, rozmaite ludzkie dramaty mogą być w pełni zrozumiałe dopiero wtedy, gdy zostaną pokazane w perspektywie dramatu człowieka z Bogiem, gdy zostaną oświetlone światłem tego najważniejszego dramatu. W związku z tym należy jednak od razu podkreślić, że są opinie, iż w rozprawie Filozofia dramatu na pierwszy rzut oka jednak nie widać, aby Tischner pokazywał dramat człowieka jako fragment dramatu człowieka z Bogiem. Co więcej, wielokierunkowy opis dramatu ludzkiego w tej kluczowej dla
problematyki, dramatu ludzkiego rozprawie, może sprawiać wrażenie, że faktycznie jest on świadectwem tischnerowskiego milczenia o Bogu. Być może uprawniona byłaby w tej sytuacji teza, że ów opis Tischnera to raczej opis dziejów dyskretnego skrywania się Boga, który wszelako w pełni daje o sobie znać dopiero w momencie dla człowieka granicznym, w tragicznej samowiedzy człowieka, w jego świadomości potępienia. Sytuacja graniczna jest momentem, okazją do szczególnego otwarcia człowieka na Boga. Mamy tu do czynienia z logiką filozofii człowieka, która jest zarazem logiką filozofii ukrytego Boga. Patrząc z tej perspektywy, należy wyraźnie powiedzieć, że w pełni zasadna jest opinia Tischnera, iż każdy dramat człowieka jest częścią tego najważniejszego ludzkiego dramatu. Można powiedzieć, że jest to część dramatu doświadczenia Boga ukrytego. Ukryty Bóg jednakże nie jest Bogiem nieobecnym, a myślenie Tischnera na poziomie filozofii dramatu bynajmniej nie jest wyrazem jego milczenia o Bogu. Dlatego w pełni zrozumiałe jest stanowisko filozofa wobec opinii, że w jego filozofii człowieka niewiele jest miejsca dla Boga. Na taką opinię zareagował on trochę w duchu Heideggera. Oby wszyscy tak milczeli o Bogu jak ja, mówię o tym, co widzę, a nie o tym, co sobie wymyślę, że zobaczę. Kiedy robię filozofię człowieka i staram się, żeby tego człowieka pokazać w maksymalnym otwarciu na Boga, to ja milczę o Bogu? Aby człowiek mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, aby mogła się spełnić jego nadzieja na ocalenie, czyli usprawiedliwienie w istnieniu, aby tym samym spełzła na niczym możliwość potępienia, Tischner znów posługuje się językiem metafory religijnej i zachęca człowieka, aby ten w rozumieniu samego siebie zechciał wznieść się ponad poziom jedynie międzyludzkiego dramatu, to znaczy, aby wprowadził swój kruchy los pod dach dobra, które mu błogosławi. W tej tischnerowskiej agatologii znaczy to, że człowiek w swojej relacji do drugiego człowieka jest w stanie otworzyć się także na kogoś trzeciego. To otwarcie to nic innego jak skierowanie się człowieka w stronę absolutnego dobra. W drugiej części filozofii dramatu, czyli w dziele spór o istnienie człowieka, Tischner dzieli się z czytelnikiem swoim szczególnie wnikliwym opisem fenomenologicznym, wręcz tajemniczego, ugruntowanego w dobru odniesienia człowieka do Boga. To jest na wskroś metafizyczna relacja. Zakończenie. W przypadku analizy tischnerowskiej metafizyki człowieka bez ryzyka popełnienia błędu można powiedzieć, że charakterystyczną dla niej perspektywę wyznacza korelacja dobra i wolności. Natomiast całe tło tej korelacji kreśli problematyka śmierci człowieka. Józef Tischner opisuje tę śmierć za pomocą takich określeń jak niemoc człowieka wobec zła, jak jego niewiedza na temat zła, czy wreszcie jako świadome wybrane przezeń zło. Równocześnie Tischner podkreśla, że metafizyczny sens śmierci człowieka ujawnia się przede wszystkim w śmierci jego człowieczeństwa. Człowieczeństwo zaś wyraża się w wewnętrznej przestrzeni świadomości człowieka, która w równej mierze jest wrażliwa i na wrażliwość zła, i na możliwość dobra. Ta podwójna wrażliwość i związane z nią napięcie między świadomością możliwości zła i świadomością możliwości dobra jest według Tischnera podstawowym warunkiem możliwości ekspozycji człowieczeństwa człowieka. Kto nie wykształci w sobie takiej świadomości, kto nie dorośnie do tego poziomu rozumienia siebie i nie weźmie odpowiedzialności za możliwość dobra i zła w sobie i wokół siebie, ten paradoksalnie umiera, zanim się narodzi, czyli zanim objawi się w swoim człowieczeństwie. Tischnera, podobnie jak Kierkegaarda, interesuje nie tylko droga człowieka do śmierci własnego człowieczeństwa, a więc do rozpaczy, lecz przede wszystkim interesuje go odpowiedź na pytanie, jak jest możliwe przezwyciężenie idei śmierci człowieka na rzecz jego odrodzenia, jego życia w nadziei, radości i poczuciu własnej godności. Krążąc wokół problematyki dobra z różnych stron, przyglądałem się, pisze ksiądz Jagiełło, metafizycznemu obrazowi człowieka w filozofii Józefa Tischnera. Na tym obrazie
dostrzegł istotę dramatyczną, dotkniętą egzystencjalnym napięciem między możliwością wyboru zła i możliwością wyboru dobra, między możliwością zniewolenia i możliwością wyzwolenia. W rezultacie trzeba powiedzieć między możliwością śmierci i możliwością życia, między możliwością potępienia i możliwością ocalenia. Usytuowanie człowieka w horyzoncie jego możliwości świadczy o tym, że Tischner wkomponowuje w swoje myślenie metafizyczne realną fenomenologię człowieka. Ten splot metafizyki i fenomenologii definitywnie ułatwił Tischnerowi u kresu jego życia swobodne odniesienie do trynitarnej perspektywy rozumienia człowieka. Szeroko zakrojone badania tej problematyki pokazują, że w tej perspektywie pojawia się nie tylko zagadnienie zła, dobra i wolności, które posłużyły Tischnerowi w pokazaniu druku uwolnienia się człowieka z więzów antropologicznie destrukcyjnej idei jego śmierci. W trynitarnej perspektywie pojawia się bowiem jeszcze inne metafizyczne doświadczenie człowieka. Można je rozumieć jako rezultat doświadczenia przez człowieka doświadczenia przez człowieka splotu dobra i wolności. Można je równocześnie pojąć jako klucz do rozumienia samego jądra człowieka, bez którego on nie jest w stanie istnieć i w ogóle nie jest on w stanie zrozumieć samego siebie. Wolność, pisze Tischner, jest przede wszystkim posiadaniem siebie. Osoby Trójcy Świętej posiadają siebie, na tym zasadza się wolność. Doskonałym wyrazem wolności jest to, że są darem dla siebie, a do tego, by być darem, nie wystarcza sama wolność, potrzebna jest także miłość. Życie wewnętrzne osób Trójcy Świętej jest aktem miłości, z kolei nie byłoby tego aktu, gdyby Bóg nie był absolutnym dobrem. Oto pojawia się niezwykle ważny wątek w tischnerowskim opisie Bożego życia, wątek miłości. W odniesieniu do tego wewnętrznego życia Trójcy Świętej zostanie on doprecyzowany niemal u końca życia filozofa, który w książce Ksiądz na Manowcach wyjaśnia, że świadomość dobroci skierowanej ku innemu jest miłością. Zatem dobro absolutne chce być świadome, a więc osobowe. Nie przypadkiem dzieli się same sobą z innym. Ono chce się dzielić i to z bardzo konkretnym innym. W kontekście metaforycznego opisu ludzkiego ruchu wzwyżku dobru absolutnemu ku niebu, to znaczy w kontekście opisu wychodzenia człowieka ze stanu śmierci swego człowieczeństwa ku jego życiu, Tischner wykorzysta rozumienie miłości jako dobroci ofiarowanej innemu w przedstawieniu owego jądra człowieka, jego rdzenia, jego pełni, bez której jest mu trudno żyć. Drugą stroną ruchu człowieka wzwyżku niebu jest ruch w głąb. Stać się mieszkańcem nieba znaczy zarazem stać się sobą dla siebie, osiągnąć rdzeń siebie. Rdzeniem człowieka jest miłość. Cała reszta kręci się wokół miłości. Miłość jest podstawowym sposobem uczestnictwa w dobru. Skoro tylko dobro ratuje człowieka przed śmiercią własnego człowieczeństwa, to znaczy, że ostatnim słowem i ostatnim aktem dramatu ocalenia jest miłość jako podstawowy sposób uczestnictwa w dobru. Dzięki uwzględnieniu przez Tischnera kontekstu trynitarnemu, jego metafizyka człowieka, w szczególności metafizyka dobra i wolności, niespodziewanie wyraziła się w metafizyce miłości. Tischner już nie zdążył jej rozwinąć w swojej filozofii człowieka, jednakże nie jest wykluczone, że właśnie o niej myślał, gdy pisząc o śmierci człowieczeństwa i drogach jego odrodzenia, zanotował: wciąż poruszamy się w polu ogromnych możliwości. W imieniu prelegenta nieobecnego dziękuję.